witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szwedzki cydr, Kopparberg Mixed Fruit, ale edycja tropikalna. Limitowana edycja Mixed Fruit Tropical, 4% alkoholu. Tutaj na pisze, że jest to cydr jabłkowy ze smakiem owoców tropikalnych. I tutaj na etykiecie są trzy owoce. Pierwszy wydaje mi się, że to jest marakuja. Drugi to jest ananas na pewno. A trzeci chyba mango. Ale one są tak, że tak powiem, artystycznie ujęte i no, się domyślam tylko. Dużo złota i czerni. I tu piszą, że jest to bardzo unikatowy, tropikalny smak, odświeżający do ostatniej kropli. Mamy nadzieję, że będzie Wam smakował ten bardzo specjalny cydr, tak bardzo jak nam, Sko. No i tyle wiemy. Ładna etykieta, szczerze mówiąc, może troszkę za bardzo nadźgane tu rzeczy jest różnych, ale okej. Kapsel też jest ciekawy, jest czarny, jest napisany Kopparberg, ale nie przez środek, tylko na samym dole, a u góry pisze Please recycle me, czyli wrzuć mnie do recyklingu. Mam nadzieję, że nie chodzi tylko o sam kapsel, ale o butelkę też. Co mnie bardzo irytuje, no to w Anglii butelek nie można oddać do sklepu. Nie ma kaucji, nie. Wszystko idzie na niby do recyklingu, ale i tak za to musisz płacić, także dobrze, że to jest różnie w różnych kancelach. U nas biorą recykling za darmo, ale już na przykład za odpady z ogrodu to już trzeba płacić. Także wrzucasz wszystko, znaczy nie wszystko. Są bardzo limitowane rzeczy, które można oddać na recykling. Na przykład styropian w to nie chodzi, chociaż ma swój znaczek, że można... Nie w Anglii, nie. W Anglii nie można. Bardzo dużo na przykład plastikowych opakowań, szczególnie takich ze spożywki. Nie. Mają certyfikaty, ale nie można. Dobra, przejdźmy do cydru. Jak widzicie, taki jasny, słomkowy kolor, klarowny, piana średnio pęcherzykowa od razu, później się robią duże i znika momentalnie, praktycznie już przy, zresztą widzieliście przy nalewaniu. No, wygląda całkiem. Tutaj troszeczkę jest kieliszek osioniony, no bo cydr jest schłodzony, a dzisiaj jest bardzo gorąco, także niestety nie mogłem na dworze, no bo oczywiście jest dyskoteka, sąsiedzi, no i wiecie jak to jest. Także, żeby mieć chwilę ciszy i żeby było mnie słychać, no to niestety muszę zamknąć okno, dusić się tutaj i poświęcać się, żeby robić Wam recenzję. Nie, no to nie jest poświęcanie, ale no byłoby bardziej miło na dworze, no ale niestety. Sąsiedzi przeszkadzają troszeczkę, też się bawią. Dobrze, przejdźmy do cydru. Aromat, no szczerze mówiąc tak, prosto z mostu, marakuja. I szczerze mówiąc nic więcej. Marakuja. Ale przynajmniej tropikalnie. Marakuja jest. Dobra. No to przejdźmy do smaku. Zobaczymy jak jest w smaku. Jest słodko, ale nie aż tak słodko. Myślałem, że będzie gorzej. I w smaku jest, wiecie co? Króluje ananas. Dużo ananasa. On jest taki słodki, ale zarazem lekko cierpki. Troszkę takiej właśnie owocowej kwaśności. Do tego dochodzi marakuja, która już jest z tyłu, nie jest z przodu, jak w aromacie. W smaku króluje ananas. Ananas, później jest marakuja. No i szukam mango, bo tak podejrzewam, wnioskując z etykiety. A mango tak jakoś bardzo nieśmiałe jest.
z tyłu jest. Na samym końcu jest mango. Ale ogólnie cydr jest przyjemny, a właśnie taki soczysty, owocowy, egzotyczny, tropikalny, fajny. Co mnie zaskoczyło właśnie, bo myślałem, że będzie słodki, taki do że nie można go znieść. A to jest nawet przyjemny. Ładnie schłodzony, odświeżający, fajnie pijany, oczywiście sesyjny 4%. Nasycenie wcale nie jest tak duże, jakby się wydawało, ale jednak się odbija. Także, wiecie co, jestem pozytywnie zaskoczony. Limitowana edycja, ona naprawdę przyjemna, zdecydowanie chyba lepsza niż oryginalny Mixed Fruit. Fajny ananasowy taki smak, lekko cierpki, fajny. Oczywiście nie ma szans, żeby jakieś jabłko tutaj poczuć, ale jest ok, jest przyjemnie, fajnie, owocowo, tropikalnie. Także jak dla mnie może być troszkę za słodko, ale zdecydowanie mniej słodko niż sobie wyobrażałem, że będzie. Także jak dla mnie pozytywne zaskoczenie. Przyjemny. Można spróbować. A jako, że to jest limitowana edycja, także może nie być dostępna długo. Chociaż, któż to wie, jeżeli zagryzie, to może będzie dłużej. Któż to wie. Dobra. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ten cytr, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Skol!